Dzień dobry, Agnieszka Piestokanał, Państwo Piestokanał o przedsiębiorczości i o inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Basia Domarus, handlowiec z urodzenia, z wykształcenia i doświadczenia, liderka oddziału Mieszkanicznik na Pomorzu i pośrednik w szeroko objętym po obrocie nieruchomościami. Basiu, czy witam Cię serdecznie i czy jeszcze tutaj chciałabyś uzupełnić coś w swoim życiorysie i przedstawieniu? Witam serdecznie Agnieszko, Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy, oglądających. Dodam, że w międzyczasie ukończyłam studia i jestem certyfikowanym trenerem biznesu. A powiedz mi, z czego pośrednicy najczęściej powinni się douczać? Jakie informacje uzupełniać, może tak? Nie wiem, jakich informacji im brakuje, ale wiem, jakie są ich największe bolączki. Takie największe zmory, takie smoki i trupy w szafie, to jest na pewno zimny telefon, to jest odpowiednie przygotowanie oferty, mówienie językiem, jakby komunikowanie potencjalnym nabywcom tego, co mają na sprzedaż oraz umiejętne komunikowanie się ze swoim klientem. Często słyszę, że wynagrodzenie, o którym mówię, to jest niemożliwe do uzyskania od klientów, a ja powtarzam jak mantrę, że to jest kwestia komunikowania tego, co możesz zrobić dla klienta, a dopiero potem za ile. Znaczy, wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, to też jest ogólnie dosyć duży problem wszystkich osób, które pracują gdzieś tam w komunikacji z klientem czy na sprzedaży. Tutaj zawsze trzeba tą swoją wiedzę odświeżać, uzupełniać absolutnie, więc zgadzam się. Zaprosiłam Cię, Basiu, bo chciałam podpytać się o sytuację na rynku nieruchomości w Trójmieście. Działasz aktywnie w Trójmieście, widzisz, co się dzieje, jesteś pośrednikiem, jesteś liderem oddziału Mieszkanicznik, więc jeżeli my na przykład przyjeżdżamy raz w roku do Gdańska czy Gdyni, widzimy też, jakie zmiany zachodzą, że Wyspa Spichrzów się remontuje, że już ciężko wynająć tam albo kupić jakąkolwiek nieruchomość. Pytanie, co tak naprawdę było przyczyną takiego szybkiego rozwoju tej części miasta albo w ogóle Trójmiasta w ostatnich 2-3 latach? Co na to najbardziej wpłynęło? Jeśli chodzi o Wyspę Spichrzów, moja ulubiona, sama mieszkałam tam 2 lata, myślę, że fakt, że miasto przyjęło na siebie największy kłopot, który to jakby od lat blokował deweloperów. Otóż całe nabrzeże na Wyspie Spichrzów wymagało remontu. Nikt nie potrafił oszacować wartości tego remontu. Czyli nikt nie był w stanie tak naprawdę powiedzieć, czy tam nie jest jakiś trup w szafie, czy jak zaczniemy remontować, to się tak jak w przypadku starych kamienic, że nagle się okaże, że myśleliśmy o wymianie podłogi, a zrywamy stropy i robimy wszystko od nowa. Jakby miasto zadeklarowało, że większą część środków, które będą potrzebne, po prostu dołoży od siebie. To zachęciło deweloperów i doszło nawet do takich sytuacji, w których, uwaga, metr bieżący deweloperskiego stanu na Wyspie Spichrzów osiągał 26 tysięcy złotych. To bardzo wysokie ceny. I te nieruchomości, rozumiem, że się sprzedały, tak? Tak, i to są tego typu inwestycje, których nie kupuje się po to, żeby zarabiać. Są nieruchomości, które kupujemy po to, żeby zarabiały dla nas pieniądze. To są nieruchomości, które wynajmujemy, czy to w długim terminie, czy w krótkim. I wtedy liczymy nasz ROI, czyli stopę zwrotu. Ile muszę zainwestować pieniędzy, w jakim czasie mi się to zwróci, od którego momentu zacznę zarabiać. Są jednak takie inwestycje, które nigdy, że tak powiem, nie zarobią na siebie, bo trzeba by żyć ze 120 lat, albo i lepiej, to są nieruchomości, dzięki którym inwestorzy chronią swój kapitał, czyli nie oczekują cash flow, nie oczekują, że te pieniądze będą do nich wracać, tylko oczekują tego, że ich pieniądze zamrożone w tej nieruchomości nie stracą na wartości drogą szalejącej inflacji. Czyli to jest sposób dla ludzi majętnych, zamożnych na walkę z inflacją, zakup takich nieruchomości, twoim zdaniem. Zgadza się. Jeśli ktoś zarabia naprawdę przeogromne pieniądze i nie zajmuje się, jego biznesem nie są nieruchomości, jeśli szuka ochrony dla swojego majątku, szuka lokaty, która pozwoli ten majątek przekazać spadkobiercom, to wtedy decyduje się zazwyczaj na tego typu inwestycje. Okej, to bardzo ciekawe, bo my tutaj w Warszawie zazwyczaj, jeżeli pracujemy z inwestorami, czy my, jeżeli kupujemy nieruchomości, to zazwyczaj decydujemy się na te, które wygenerują tu i teraz najwyższą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o wynajem. Oczywiście też patrzymy na perspektywy wzrostu wartości nieruchomości, bo to jest taka wisienka na torcie, natomiast staramy się te dwie rzeczy połączyć, natomiast to, co powiedziałaś, rzeczywiście pewnie inwestorzy po prostu chcą chronić kapitał. Czy te ceny zmieniły się na Wyspie Spichrzów, jeżeli ktoś kupował, powiedzmy, za te 20, czy już w tym momencie z czasem one się podniosły?
Nie mam takich informacji, ponieważ wszystko, co było, zostało sprzedane i tam już nie można kupić. Owszem, są takie nowe inwestycje już nie przy samej Motławie, nie nad samą wodą, tylko kawałek dalej. Z tego, co wiem, one się sprzedały tak błyskawicznie, tak. Ja miałam przyjemność spotkać przedstawicielkę dewelopera na targach mieszkaniowych w Gdańsku. I pamiętam, że zagaiłam do niej, bo mówię, wow, przejeżdżałam obok ulicą, tam przy taką główną ulicą miasta, która wyprowadza nas na obwodnicę i widziałam na waszej inwestycji, pomimo tego, że tam były tylko goły szkielet, jakiś tam jakby szkielet betonowy, ale był potężny baner, mieszkania już od 150 tysięcy. I mówię, no sama miałam ochotę po prostu kupować nawet całą kamienicę. Mhm. Drobnym drukiem dodane było euro. To słowo zmieniło wszystko i ta dziewczyna się uśmiała i mówi, zgadza się, ale fortel się sprawdził, on był wart tego, żeby go zastosować, ponieważ ludzie faktycznie myśleli, że to rozmawiamy o złotówkach. Być może jedno czy dwa mieszkania kosztowały 150 tysięcy euro, te najtańsze, natomiast cała inwestycja, ona się tak szybko sprzedała, że ten baner wisiał może miesiąc? Mhm. Może miesiąc. Okej, okay, to pytanie, jakie inwestorzy, jakie mieszkania najczęściej kupują, jeżeli już nie udało im się wyhaczyć jakiejś ciekawej nieruchomości na wyspie Spichrzów, to w centrum i mieście jakie nieruchomości są poszukiwane? Wszystko zależy od tego, kim jest inwestor i jakie ma oczekiwania od inwestycji. Jeśli rozmawiamy o kimś, kto chce zarabiać na nieruchomościach, to przyznaję, może troszeczkę zdradzę jakby styl mojej pracy. Jeśli zgłasza się do mnie ktoś i mówi, że chce kupić sobie mieszkanie w Gdańsku na wynajem, ja w ogóle zaczynam współpracę od szeregu pytań, od zbadania jego skłonności do ryzyka, od jego oczekiwań, jakie ma wobec tej inwestycji. Czy chce zarabiać tu i teraz, czy chce, nie wiem, za 10 lat przekazać nieruchomość dziecku, bo pójdzie na studia, czy lubi wysokie ryzyko i woli więcej zarobić, czy jednak będzie się skłaniał ku stabilnemu, regularnemu przychodowi comiesięcznemu, ale rozłożonemu jakby może w niższej kwocie, ale bardziej stabilny ten przychód. I ludzie naprawdę, jakby inwestorów podzieliłabym minimum na te dwie grupy, na ludzi, którzy tu i teraz chcą zarabiać i wtedy oceniamy, chcesz zarabiać więcej, w wyższej grupie ryzyka, chcesz mieć więcej pracy, więcej zachodów, więcej nakładów oraz większe zyski, czy cenisz sobie swój święty spokój, chcesz mieć przelew na konto, chcesz się nie denerwować, nie martwić remontem, to wtedy jakby dopasowuje model. Natomiast jeszcze w styczniu, dzisiaj no już jest końcówka stycznia prawie, ale na początku stycznia miałam przyjemność finalizować transakcje, gdzie nabywcy, ciężko ich nawet nazwać inwestorami, bo pani wprost powiedziała, że to mieszkanie jest im kompletnie niepotrzebne. I to, że ono jest w rynku deweloperskim, gdzie ja zapewniałam, że tutaj możemy szybko wydać i tak dalej, bo ono jest wykończone, pani powiedziała, że to nie są dla niej żadne atuty. Płacili gotówką, traktując tą nieruchomość jak właśnie ochronę majątku. Czyli oni nie chcą na tym zarabiać. Oni w ogóle się nie będą spieszyć z wykończeniem tej inwestycji, bo to jest pierwotny rynek, bo mają kilka innych nieruchomości, a wcale się nie fascynują nieruchomościami. Dla nich to jest po prostu jedyna skuteczna i bezpieczna droga do ochrony własnego majątku. Mhm. Więc ciężko mówić o jakiejś jednoznacznej tendencji, wszystko zależy o jakim inwestorze rozmawiamy. Czy to jest człowiek, który buduje sobie portfel nieruchomości, który chce wynajmować po to, żeby zbudować sobie stabilną, dodatkową nogę przychodu, żeby dywersyfikować własne przychody, czy rzeczywiście jest to ktoś, kto majątek ma potężny, zarabia w zupełnie innej branży, robiąc kompletnie coś innego, ale chciałby, aby te pieniądze, które zarabia dzisiaj, nie straciły na wartości i aby dzieci, wnuki mogły sobie w przyszłości korzystać być może z tych nieruchomości, ale przede wszystkim je dziedziczyć. Czyli nadal panuje przekonanie, że nieruchomości same w sobie nie stracą aż tak bardzo na wartości, jak te złotówki, które trzymamy w portfelu, czy euro, czy inne aktywa, prawda? Że jednak to jest aktywo, które przekażemy. Zgadza się. I ja się też z tym zgadzam, bo waluta, czy to kryptowaluta, to o kryptowalutach się nie chcę wypowiadać, bo za mało mam wiedzę, ale jeśli mówimy o zasobach finansowych, jeszcze, nie wiem, 4 lata temu,
królowała gotówka. To było takie nasze ulubione powiedzenie, nasze nieruchomościowców. Króluje gotówka, jak masz gotówkę, to możesz zrobić świetny interes. Możesz kupić tanio, możesz na tym zarobić, możesz kupić intratniej. Dzisiaj okazuje się, że gotówka, ludzie uciekają od gotówki, ludzie szybko próbują znaleźć sposób na tak, jakby jak najbezpieczniejszą. A prawdą jest, że dopóki Polskę nienawidzi, nie wiem, trzęsienie ziemi, które jest w stanie zrównać z ziemią te nieruchomości, albo dopóki nie wybuchnie taka wojna, w której będą spadały bomby na budynki, to myślę, że to jest najlepsza inwestycja, którą łatwo spieniężyć w razie potrzeby, która zawsze ma swojego potencjalnego nabywcę, bo nie ma nieruchomości, której się nie da sprzedać. To jest tylko kwestia czasu, ceny i każdą nieruchomość można sprzedać. Więc jakby nawet porównując do kruszców, wyobraźmy sobie, że nie wiem, mam worek złota i chcę go sprzedać. Okej, okay, ale na co tobie dzisiaj worek złota? Znaczy, nieruchomość to jest w pewnym sensie jest to nasza pierwsza potrzeba. My musimy gdzieś mieszkać. Worek złota będę zbierać wtedy, kiedy będę miała nadwyżki finansowe i będę się zastanawiała, jak zabezpieczyć mój majątek. Wtedy będę kupowała kruszce, złoto, srebro czy kamienie. Natomiast nieruchomość to jest to aktywo, które jakby cały czas nam robi cash flow, robi nam przepływ finansowy. I tym się różni od na przykład innych aktywów jak kruszce. Znaczy tutaj oczywiście na naszym kanale mamy zwolenników nieruchomości, przeciwników nieruchomości i zawsze ta dyskusja w komentarzach jest bardzo taka bujna. Ja rozumiem, my oczywiście jesteśmy po stronie tych zwolenników nieruchomości, natomiast zwolennicy innych aktywów również uprzejmie prosimy, żebyście wypowiedzieli się, jakie aktywa waszym zdaniem można bardzo łatwo i szybko spieniężyć. Będzie podpowiedź też dla innych słuchaczy, prawda? Po to jesteśmy tutaj, żeby prowadzić konstruktywną dyskusję i uczyć się nawzajem. To nie jest tak, że my tylko tutaj prezentujemy jedyny i słuszny i właściwy pogląd. To jest nasze podejście. Prosimy, żebyście je też uszanowali. Tak, ja sobie też nie uzurpuję tutaj prawa do wszystko wiedzenia, do posiadania racji jedynej, słusznej. To jest moja racja, która sprawdza się dla mnie. Na kryptowalutach się nie znam, chociaż chcę poznać, jakby chciałabym dywersyfikować moje sposoby inwestowania. Natomiast chciałabym też sprostować, nieruchomości potrafią generować straty, jeśli nieumiejętnie nimi zarządzamy, jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy albo narzędzi ku temu, żeby monetyzować fakt posiadania tej nieruchomości, to pełna zgoda to może przynieść więcej straty i stresu niż pożytku. Znam takie przypadki, sama wychodzę jakby do klientów z ofertą pomocy, opowiadam, jak ja mogę im pomóc na tym, żeby przestać tracić, żeby zacząć na tym zarabiać, żeby finalizować takie transakcje. Popatrzmy w ogóle na sytuację chociażby pod kątem franków szwajcarskich. I tutaj dużo jest osób, które zwracają się do Ciebie o pomoc, na przykład o sprzedaż takich nieruchomości, czy o wynajem, czy to jest jakiś mały odsetek? Tak, ja od kilku lat zarządzam jedną nieruchomością, wynajmuję dla mojego klienta, zarządzam najmem, takie usługi też świadczę i pan po prostu któregoś razu zrobił takie sprawdzam, poszedł do banku i upewnić się jak dalece obniżył się jego kredyt i kiedy się okazało, że po 3 ponad latach spłacania kredytu jego wartość zadłużenia wobec banku jest dokładnie taka sama jak 3 lata temu, zadecydowały emocje, jego rozgoryczenie, jego złość, jego wściekłość na to, że miało być pięknie, a wyszło jak zwykle i postanowił to mieszkanie sprzedać. Ja w tej chwili jestem na etapie sprzedaży, 2 dni temu miałam prezentację, jutro jakby podejmujemy negocjacje, tak jesteśmy umówieni, więc tak, mogą one generować straty, a mogą sprawić, że nie zarabiamy, tak? Tutaj znowu odnoszę się do tego, co powiedziałam wcześniej. Jeśli nie mamy odpowiedniej wiedzy, jeśli brakuje nam jakichś podstawowych czy bardziej zaawansowanych narzędzi, możemy odnotowywać stratę, a jeśli nie stratę, to można na tym nie zarobić. Akurat w tym konkretnym przypadku wartość kredytu się nie zmieniła. Czy wartość nieruchomości się zmieniła? Czy tutaj jest wyższa wartość? Tak, wartość nieruchomości zmieniła się i to jest to światełko w tunelu dla mojego klienta, który ze środków pozyskanych za nieruchomość będzie mógł opłacić moje wynagrodzenie i zostanie mu w kieszeni taka symboliczna kwota na otarcie łez, która tak naprawdę zrekompensuje mu być może czas, który poświęcił na to wszystko.
ale ta kwota to będzie, powiedzmy, gdzieś tam w przedziale bliżej kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, może tak. Tak, mimo wszystko nieruchomość, wartość nieruchomości wzrosła na tyle, że mówimy o, nieruchomość była nabyta w 2008 roku i do dzisiaj, przez te kilkanaście lat, mówimy o kilkudziesięciu tysiącach złotych. Okej, okay, czyli na otarcie jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, w związku z tym nie jest to aż tak tragiczna sytuacja, nie wychodzi, po pierwsze nie wychodzi na minusie, po drugie zakończy współpracę z bankiem, będzie miał zamknięty kredyt, no i jeszcze zostanie mu kilkadziesiąt tysięcy złotych, w związku z tym nie jest to zła sytuacja, więc myślę, że oby więcej osób miało taką sytuację. Tak, tutaj klient wychodzi obronną ręką, ale zdarzyło mi się niestety towarzyszyć klientom w tej trudnej drodze i sprzedawać nieruchomości, gdzie w ostatnią noc przed transakcją u notariusza moja klientka straciła dodatkowe 7 tysięcy i było mi tak przykro. I pamiętam, jak z nią rozmawiałam i mówiłam, wie pani, jest mi naprawdę niewymownie przykro, bo to są rzeczy, których ja nie jestem w stanie przewidzieć. Ja zawsze bardzo, bardzo lojalnie walczę o interesy moich klientów. O interesy osoby, która zleca mi zadanie. Więc jak lew walczę o to, żeby jak najdrożej sprzedać, jeśli reprezentuję sprzedającego, jak najtaniej kupić, kiedy reprezentuję kupującego i jeśli widzę, że na moich oczach w jedną noc przez tylko różnicę w kursie moja klientka traci 7 tysięcy, a było to kilka lat temu, czyli ta wartość 7 tysięcy też się zmieniła w czasie, mi było bardziej przykro niż jej, bo ona powiedziała, wie pani co? Jej zostało może 300 zł. Ona mówi, wystarczy na obiad w restauracji, ja się cieszę, że mam to za sobą. I ona też wynajmowała to mieszkanie, natomiast różnice w kursach były tak potężne, że bywały miesiące, w których pomimo wynajmu, ona musiała środki z wynajmu wpłacić do banku i jeszcze dołożyć ze swojej wypłaty. Tak. Swego czasu pracowałam w domu maklerskim, który specjalizował się właśnie w walutach i bardzo dużo osób stosowało też dźwignie i szczerze mówiąc po doświadczeniu pracy w banku i w tym domu maklerskim nigdy nie zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości obarczonej kredytem walutowym. Tak duże wahania na tych kursach występowały i tak wiele zmiennych tutaj się pojawiało, że bardzo niewiele osób, nawet tych z szalonym doświadczeniem było w stanie przewidzieć, czy jest w stanie zabezpieczyć kurs walut, nawet doradcy inwestycyjni. Więc Agnieszka, tutaj bardziej osoby fizyczne. No, znowu wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i narzędzi, nieruchomości mogą przynieść ci straty. Ja jestem handlowcem, ja kończyłam różne szkoły handlowe w Polsce i za granicą. I zasada jest jedna, bierzesz kredyt w walucie, w której masz przychód. Niestety, kiedy był boom na kredyty we frankach, wszyscy doradcy kredytowi rozpościerali przed swoimi Kowalskimi świetlane wizje, cudowne, jakie to jest korzystne. Mam wrażenie, że banki to robiły świadomie i celowo, one miały świadomość, co się wydarzy, bo bankowcy przecież, tak jak mówisz, miałaś doświadczenie, pracowałaś w domu maklerskim, umiałaś to jakby cudze doświadczenie przełożyć na własną wiedzę i zrozumieć, jak potężnym ryzykiem obarczone jest coś takiego. A okazało się, że presja społeczna była tak potężna, że ludzie, którzy zawierali umowy w złotówkach, potem je przewalutowywali, bo z każdej strony słyszeli, że bardziej się opłaca jednak frank szwajcarski. A nas w szkołach uczono, że no niestety zawsze zawieraj umowę jakby pożyczki w walucie, w której ty sam zarabiasz. Możesz być Polakiem pracującym w Polsce dla firmy brytyjskiej i zarabiać w funtach. I wtedy jak najbardziej będę zachęcać do tego, żeby kredyt wziąć też w funtach, bo jest łatwy, prosty przelicznik i nie ma dużych niespodzianek. Natomiast tak jak mówię, brak odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Oczywiście, to właśnie, to też jest tak, że my możemy korzystać z tych narzędzi kredytowych dopiero około, nie wiem, 20 kilku lat i bardzo wiele rzeczy się jeszcze uczymy. Państwa, które mają dłuższą historię bankowości takiej prywatnej czy posługiwania się kredytem hipotecznym, myślę, że tą wiedzę wyssali z mlekiem matki, no a my tutaj przyszło nam się uczyć. Na obronę frankowiczów powiem, że tam też jeszcze oprócz zmienności kursu walutowego pamiętajmy o tych niedozwolonych zapisach umownych, które teraz ujrzały często światło dzienne. Ale wracając, jeszcze chciałam podpytać o taką rzecz. Czy jest większa liczba osób z zagranicy, które kupują nieruchomości na wynajem w Trójmieście, czyli na przykład sąsiedzi Polski przyjeżdżają kupować nieruchomości?
Jeśli chodzi o obcokrajowców, nie mam takiej wiedzy. Ja nigdy nie sprzedałam żadnego mieszkania, żadnej nieruchomości człowiekowi, który by nie był Polakiem. Okej. To są Polacy mieszkający, pracujący za granicą, okej. Ale nigdy nie miałam sytuacji, w której, nie wiem, przyjechałby Brytyjczyk i chciał kupić tutaj nieruchomość. Miałam sytuację, badałam norweską spółkę, która nie jest w Unii Europejskiej i musi mieć zgodę ministerstwa, więc odpuścili sobie to, ponieważ te przepisy w Polsce, one są bardzo ruchome, one się potrafią zmienić w jedną noc i to, co obowiązywało wczoraj, może nie obowiązywać jutro rano. Więc jakby za duże ryzyko i oni go nie chcieli podjąć. A ja jestem zwolenniczką jakby klarownej informacji. Lubię informować o ryzykach, jakie istnieją. Nie przedstawiam tylko w super świetle, w takich barwach, wiesz, hop, siup, optymistycznie, bo hop, siup, optymistycznie może być dzisiaj. Ale bierzemy pod uwagę najlepszą i najgorszą z opcji. Jeśli klient nie jest przygotowany na najgorszą z opcji, to ja odradzam takie ryzykowne. Nawet jeśli ryzyko jest niskie dzisiaj, to jest tak jak z kursem franka. On dzisiaj jest wysoki i wszyscy się, znaczy niski, więc dla nas to jest korzystne, a potem nagle, wiesz, wybuchnie wulkan na Islandii i kurs się zmienia. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I żadne doświadczenie i żadne narzędzie nie będzie w stanie skalkulować, kiedy to się wydarzy, jak to się wydarzy i jaki to będzie miało wpływ na realną ratę kredytu dzisiaj. Jeśli chodzi o osoby Polaków mieszkających za granicą, tak, był taki czas, że było na to takie potężne zainteresowanie. Natomiast ta tendencja powrotu do Polski, ja jestem też jedną z takich osób, ja wróciłam do Polski ponad 6 lat temu, po blisko 15 latach emigracji, więc jakby wtedy byłam mocno na bieżąco. Natomiast to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, czyli Brexit, czyli tendencje Polaków, że jakby po 10 latach mieszkania za granicą, to jest około dekada, ludzie czują, że to jest ten moment, albo teraz wrócę, albo zostanę tu na zawsze. To są te momenty, kiedy ich dzieci potrzebują pójść do szkoły i trzeba podjąć decyzję, czy będę edukować swoje dziecko tutaj, w kraju zagranicznym, czy jednak wracamy do Polski. I jakieś takie mam silne poczucie, że ci, co byli za granicą i chcieli wrócić, to już wrócili. I ci, co chcieli na przykład na zdolności wypracowanej za granicą nabyć nieruchomości w Polsce, to już to zrobili. Jakby tendencja w moim odczuciu, ja mówię tylko o swoich prywatnych doświadczeniach, ona jest mocno zniżkowa. Po prostu ludzie wrócili do Polski, pokupowali sobie nieruchomości, w których mieszkają, urządzili się, i mają się świetnie, po prostu. Więc takich transakcji, gdzie kupują Polacy z zagranicy, w tej chwili, w ostatnim roku chyba nie miałam żadnej. Miałam jedno podejście, chyba pan z Niemiec, ale to jest, mówię, incydentalny, pojedynczy przypadek. Mhm. Jeszcze cię chciałam podpytać, co twoim zdaniem jest taką nieruchomością wyższego ryzyka, tak? Bo mówimy tutaj o tych obarczonych niższym ryzykiem, czyli zakładamy, że tutaj mamy najem, a wyższego ryzyka, czy tutaj klasyfikujecie w Śródmieściu albo te nieruchomości, które są w kamienicach remontowane, czy czym obarczone jeszcze? Jakby to podkreślam, to jest moja subiektywna ena. Być może inni pośrednicy Strój Miasta mogą się zupełnie ze mną nie zgodzić. Natomiast moje odczucie jest takie. Nieruchomość obarczona wyższym ryzykiem to jest nieruchomość wynajmowana w rynku, znaczy w krótkim terminie. Okay. Co się wydarzyło w czasie pandemii? Te nieruchomości stały puste. Dlaczego? Dlatego, że zabroniono nam przejazdów, zabroniono nam migracji jakichkolwiek, stanęły zakłady pracy. Ludzie, którzy wynajmowali nieruchomości na weekend, na czasy, na krótki wypad do Trójmiasta, to wszystko stało i tak jak powiedzmy każdy myślał, że to będzie trwało miesiąc, dwa, a to się przedłużało, do roku, jakoś lekko obostrzenia zelżały, potem znowu weszły i teraz nie wiadomo, zaszczepieni, nie zaszczepieni, jest tyle niewiadomych, że jeśli ktoś kupił taką nieruchomość na kredyt i ma do spłaty ratę i liczył na to, że zarobi krocie, że takie krocie, które spłacą mu ratę kredytu, a druga część z tego, co zostanie, będzie mógł wydać na przyjemności, a nagle się okazuje, że z własnej pensji musi wyłożyć 1500-2000 zł, no to tu mówimy o dużym ryzyku. Jeśli mówimy o najmie długoterminowym, w którym ja się specjalizuję, to owszem, Gdańsk, Gdynia odczuły pewne wahania.
trzeba było obniżyć cenę, ponieważ powstała potężna konkurencja. Mieszkania wynajmowane do tej pory na krótki termin trafiły na rynek jako długi termin. One były dużo ładniejsze, one były bardziej takie przyjemniejsze dla oka, tak? One były jakby projektowane pod turystę, natomiast były dużo mniej funkcjonalne, ale dzięki temu zalewowi nieruchomości z krótkiego terminu okazało się, że no podaż i popyt nie wyrównały się. Trzeba było obniżać ceny, trzeba było iść na kompromisy, żeby wynająć jakąś nieruchomość, trzeba było zrobić nie 3-4 prezentacje, a 13-14. Czyli znowu mówimy o pustostanach. Obroniły się rynki w miejscowościach ościennych, czyli tak zwane Kaszubskie Trójmiasto, w którym też zarządzam nieruchomościami, ponieważ tam rynek był bardzo stabilny. Pandemia czy nie, to są miejscowości, które nie żyją z turystów. One nie żyją ze studentów, a zatem ludzie, którzy wynajmują, dalej wynajmują. Nawet jak nie mają pracy, to są ludzie, którzy mieszkają tam z rodzinami i oni muszą tam mieszkać. I co ciekawe, na tym małym Trójmieście, Kaszubskim Trójmieście, no nieruchomości radziły sobie no świetnie po prostu, tam nie było żadnego pustostanu, wręcz odwrotnie, była jakaś rotacja, przy której udało się jakby swobodnie podnieść czynsz i to się wynajęło. Ale musisz powiedzieć mi i naszym słuchaczom, jakie miasta tutaj bierzesz pod uwagę, jeśli mówisz o Kaszubskim Trójmieście. Kaszubskie Trójmiasto, czy innymi słowy Małe Trójmiasto, to jest Rumia, Reda, Wejherowo. Okay. To są miejscowości za Trójmiastem na szlaku komunikacyjnym. SKM, czyli Szybka Kolej Miejska, jeździ na trasie Wejherowo-Gdańsk. To jest tak od do. I Gdańsk-Sopot-Gdynia to jest Trójmiasto, a potem jest Rumia, Reda, Wejherowo i to jest nazywane Małym Trójmiastem albo Kaszubskim Trójmiastem. Ono jest świetnie skomunikowane z Dużym Trójmiastem, dlatego jest jakby, można powiedzieć, sypialnią Trójmiasta, jest jego przedłużeniem, tak? Bo dalej komunikacja dociera, jest obwodnica, która je łączy, te miasta i ponieważ ceny jak długo pracuję w nieruchomościach, czyli 7 rok, odkąd jestem w Polsce, ceny nieruchomości cały czas rosną, zarówno za kupno, jak i za wynajem. Zatem ludzie wychodzą już z tego dużego Trójmiasta, zasiedlając to mniejsze Trójmiasto, bo mieszkanie w Rumi jest o kilka tysięcy tańsze na metrze niż mieszkanie w Sopocie czy w Gdańsku. Czyli lepiej podjechać do pracy 20 minut szybką koleją, która jeździ naprawdę w godzinach szczytu bardzo często. Jest świetna komunikacja, są autobusy, jest właśnie SKM, w Gdyni już są tramwaje, także komunikacja jest bardzo przyjazna, a cena z metra dużo niższa. Właśnie miałam Cię pytać o kolejne trendy na rynku nieruchomości, które w swoim tym obszarze Trójmiasta dostrzegasz, ale to była jedna tendencja. Czy jeszcze jakąś tendencję dostrzegasz na rynku nieruchomości? Jakby dostrzegam to, co jest truizmem i wszyscy o tym wiedzą. Bogaci stają się jeszcze bogatsi. Klasa średnia znika. Klasa średnia walczy o przetrwanie. Podwyżki cen, jakich świadkiem jesteśmy teraz, i inflacja, która rzekomo jest na poziomie 7,5%, a co jest niedoszacowaniem ogromnym, bo jeśli ja raz w tygodniu idę do sklepu i widzę, że masło drożeje, nie wiem, o 30 groszy w ciągu miesiąca, co miesiąc, to tak naprawdę ja się troszeczkę obawiam, co się wydarzy z pieniądzem do końca tego roku. Nie umiem tego przewidywać, chyba się nie pokuszę o żadne przewidywania dotyczące inflacji i pieniądza. Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości, jeśli ktoś liczył, dużo osób liczyło na to, że w czasie pandemii te nieruchomości stanieją. No nie, one świetnie utrzymały ceny. Na chwilę świat wstrzymał oddech, transakcji było dużo mniej, dlatego że było mniej prezentacji. Natomiast solidni pośrednicy, a są tacy, znam, znaleźli nowe metody. Wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązania, takie jak spacer wirtualny, jak wideokonferencje, żeby zaprezentować ludziom nieruchomości i jakby pandemia czy nie pandemia, jakby u mnie zastoju nie ma. Ja dalej czynnie działam na rynku, sprzedaję, czasami kupuję dla klienta, więc tak naprawdę odpadają najsłabsi, bogaci stają się bogatsi, nieruchomości nie tanieją i ja nie przewiduję, żeby one miały tanieć, tym bardziej, że cena materiałów wykończeniowych, cena ludzkiej pracy też rośnie. Ja już dostałam podwyżkę od księgowego.
Tak, jakby, bo wszystko drożeje. On dostaje podwyżkę czynszu, to ja dostaję podwyżkę za jego usługę. Nowy ład przynosi dużo zamieszania i wymaga od księgowych potężnego nakładu pracy, bo to jest ogromna odpowiedzialność. Nauczyć się tego wszystkiego, przyjąć odpowiedzialność za decyzje, jakie się podejmuje, czy za to, w jaki sposób zdefiniujesz dany paragraf, sprawia, że ten księgowy też potrzebuje podnieść swoje wynagrodzenie. A co za tym idzie? No idą podwyżki wszędzie. Również w nieruchomościach, natomiast nie wydaje mi się, żeby rynek miał wyhamować. Jak długo dostajemy kredyty, jak długo ludzie zarabiają ogromne pieniądze, a jest taki sektor, tak długo ludzie będą, raz, że będą musieli gdzieś mieszkać, a dwa, będą chcieli chronić swoje majątki. Dziękuję Ci bardzo, Basiu, za tak ciekawą wypowiedź. Mam nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie też nagrać kolejny wywiad, rozmowę z Basią. Być może kiedyś uda nam się nagrać na plaży, jeżeli czas pozwoli. Jeżeli macie pytania do Basi, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach. Pod filmem oczywiście będzie kontakt do Basi, żebyście mogli też dodatkowo podpytać, jeżeli macie taką potrzebę, o rynek trójmiejski. I cóż, będziemy się powoli żegnać. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję, Basiu, za to, że znalazłaś dla nas czas. Ja również bardzo dziękuję. Jeśli kogoś nurtują dodatkowe pytania albo chciałby poukładać sobie jakoś swój nieruchomościowy biznes, serdecznie zapraszam na konsultację. Łatwo znaleźć mój numer telefonu. Wystarczy wpisać moje nazwisko. On jest publiczny i dostępny dla każdego. Agnieszka, Tobie też bardzo dziękuję za zaproszenie i za naprawdę ciekawą dyskusję. Dziękuję Ci jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia.